siostry i drodzy bracia w Jezusie Chrystusie. Teksty biblijne dnia dzisiejszego brzmią następująco. Czemu spieracie się ze mną? Wy wszyscy odstąpiliście ode mnie, mówi Pan. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Spotykamy się w niedzielę 24 stycznia przy końcu kolejnego już tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Mogliśmy spotykać się, choć w ten czas pandemii może nieco inny sposób, ze sobą nawzajem, by modlić się. My, chrześcijanie, ze sobą, ale też z Żydami, czy nawet z muzułmanami. I trzeba przyznać, że przez ostatnie dziesięciolecia poczyniliśmy ogromny krok do przodu w relacjach ekumenicznych, a przynajmniej w poznawaniu się czy niwelowaniu uprzedzeń, zaszłości, czy nieraz wrogości. Wiele pracy na rzecz jedności i ku jedności zostało więc wykonanej, ale wiele jeszcze przed nami, może tej najtrudniejszej. Oczekujemy bowiem od siebie nawzajem uznania chociażby wspólnej deklaracji o ekumenicznym małżeństwie czy wspólnej komunii świętej. Oba dzisiejsze fragmenty biblijne, które na początku przeczytałem, przywodzą nam jednak na myśl pewien konkretny ekumeniczny sukces. Kiedy w sumie nie tak dawno temu, bo w 1999 roku, przedstawiciele Kościoła Ewangelickiego i Rzymskokatolickiego podpisali deklarację o uznaniu nauki o usprawiedliwieniu, jednocześnie uznając dokładnie to, co wyraża ten fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Można więc powiedzieć, że w tej deklaracji przyznaliśmy się przed sobą, ewangelicy przed katolikami, katolicy przed ewangelikami, do swojej grzeszności. A co za tym idzie, przyznaliśmy, że już nie chcemy się ze sobą spierać, ani nie chcemy się spierać z Panem Bogiem na temat tego, czy zasłużyliśmy swoimi dobrymi uczynkami na zbawienie, czy też nie. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan po raz kolejny zachęca nas, by zaprzestać sporów ze sobą nawzajem i z Panem Bogiem, bo to On za darmo nas usprawiedliwił i przyjął z miłością do siebie. Amen.